Czy nasi dziadkowie wiedzą, kim jest DJ na weselu? Jak porwać do tańca nawet najbardziej zagorzałych biesiadników? I o co najczęściej pytają młode pary swojego DJ-a? Bartosz Beszterda, znany również jako DJ Best, zdradzi nam, jak to wygląda w branży. Zostańcie z nami. Uroczystość weselna to impreza, którą nie zawsze od strony muzycznej możemy zaplanować w 100%. Doświadczony DJ obserwuje gości na parkiecie i szybko dowiaduje się, w jakim klimacie muzycznym powinien grać, aby weselnicy nie pouciekali do stolików. Wesele to jest impreza trzypokoleniowa, czyli tak naprawdę muszą się znaleźć słynne kawiarenki, czy też Wojtek Gąsowski dla dziadków. Niech będzie coś dla pokolenia naszych rodziców, czyli też właśnie klimaty ABBY czy zespołu Boney M, ale też fajnie, kiedy się pojawią nowsze klimaty, takie jak właśnie utwory muzyczne Bruno Marsa, które też potrafią poderwać wiele osób do tańca. Rolą DJ-a jest zapewnienie zabawy dla wszystkich gości weselnych. Niezależnie od wieku, hitem stają się animacje taneczne. Jak wyglądają? To jest dosłownie kilka prostych ruchów, gdzie tak naprawdę pokazujemy gościom układ taneczny. Oni powtarzają razem z nami. Wspaniały tak naprawdę materiał dla fotografa. Jeżeli jest z nami obsługa fotowideo, to tak naprawdę też jest w stanie zrobić naprawdę świetną fotorelację z tej uroczystości. Przede wszystkim goście przeżywają coś, co na nie wszystkich weselach się pojawiało do tej pory. Nie ma przysłowiowej muzyki, jedzenia, tylko wchodzimy w interakcję z nimi, co też wpływa na korzyść dla samej imprezy. Większość DJ-ów korzysta z własnego sprzętu zarówno nagłośnieniowego, jak i oświetleniowego. Zatem ile miejsca musimy zapewnić DJ-owi na naszej sali? Bartku, czy metr na metr wystarczy? Metr na metr z wciągniętym brzuchem, z całym szacunkiem, nie dalibyśmy rady. Wpisujemy się w stylistykę też sali, więc zabieramy zazwyczaj ze sobą parawan, który też zasłania zbędne kable, czy też akurat rozstawienie stołów DJ-skich. Chodzi o to, żeby miejsca było na tyle komfortowo, że po rozstawieniu i konsolety, i właśnie nagłośnienia też jest miejsce do pracy tutaj akurat dla nas. Młode pary oczywiście mogą przekazać DJ-owi swoją listę utworów, bez których nie wyobrażają sobie własnego wesela. Plusem przemawiającym za wynajęciem DJ-a jest oczywiście aspekt ekonomiczny, ale co jest równie ważne dla młodych par – oryginalnie zagrane utwory, a może mniejsza ilość miejsca potrzebna do grania. Oryginalnie zagrane utwory, gdzie tak naprawdę w aranżacjach, które odbiegają trochę od oryginału, nie zawsze chcą usłyszeć daną piosenkę, dany utwór i chcieliby się pobawić przy oryginalnych nagraniach, przy tutaj wersjach, które są taneczne. Z jakim wyprzedzeniem należy podpisać umowę z DJ-em, aby nie okazało się, że wszystkie terminy są już zajęte, a nasze wesele będzie musiał poprowadzić ktoś z rodziny, na przykład wujek Staszek? Bardzo często jest tak, że dany termin jest wolny, powiedzmy sobie, przez kilka tygodni. Pary młode, jak już mają zazwyczaj salę weselną wybraną, konkretną, żeby też wiedzieć, w którym miejscu odbywa się uroczystość, planowo, mniej więcej chociaż na ile osób, warto, aby się wtedy już odezwały właśnie czy do DJ-a, czy też właśnie do wodzireja z zapytaniem o dostępność terminów. Te terminy najbardziej atrakcyjne, które para młoda wstępnie zapyta, czy są wolne i za parę tygodni podejmie decyzję, potrafią się rozejść dość szybko. Jesteście ciekawi, o co najczęściej pytają młode pary DJ-a? A gra pan disco polo? I powiem szczerze, że w tym momencie nie mamy ani żadnych obiekcji, ani nie jesteśmy w żaden sposób fanami akurat, żeby iść tylko w nurcie i w kierunku jednej muzyki. Zakończenie uroczystości weselnej możemy zaplanować po 10 godzinach od samego rozpoczęcia wesela, czyli pojawienia się młodej pary na sali. To dobry czas, aby goście nie wyszli z wesela wymęczeni fizycznie, a w doskonałym nastroju, wybawieni z delikatną nutką niedosytu. Przecież udane wesele to przetańczone wesele.